wiele czynników, które decydują o dobrej współpracy nauczycieli. Myślę, że to jest czynnik ludzki, czyli grono pedagogiczne. Jesteśmy zawsze zainteresowani, wiemy, co się dzieje, wiemy, jakie są potrzeby dzieci, wiemy, jakie problemy na terenie szkoły występują. Odpowiedni dobór szkoleń. Możemy się wzajemnie wspierać w zależności od tego, kto jaką wiedzą, umiejętnościami dysponuje. Jest powołany w szkole zespół do spraw doskonalenia nauczycieli i ten zespół decyduje, wybiera konkretnie temat szkolenia. Ogromne doświadczenie, którym grono się wykazuje, i to, że posiada takie doświadczenie i dzielimy się doświadczeniami, to również bardzo ważną stroną jest ciągłe kształcenie się i zdobywanie wiedzy. Na dobrą współpracę Rady Pedagogicznej ma bardzo duży wpływ dyrektor. Jeśli jest mądrym liderem i skutecznie komunikuje się ze swoją Radą Pedagogiczną, słucha nauczycieli, wyznacza dobre terminy Rady Pedagogicznej, dogodne dla nich, słucha o ich problemach, próbuje wspólnie je rozwiązać i jest otwarty na propozycje nauczycieli, to zdobywa w ten sposób zaufanie Rady Pedagogicznej. Następna sprawa to myślę, że ogromne zaangażowanie nauczycieli w życie szkoły. Dyrektor, przydzielając zadania poszczególnym nauczycielom, musi pamiętać o potencjale każdego nauczyciela. Mamy warunki, czyli odpowiednią salę, odpowiednie oświetlenie, klimatyzację, jeżeli to jest na wiosnę lub wtedy, kiedy jest bardzo gorąco. Atmosfera jest po prostu cudowna. Nauczyciele pracujący w tej szkole to są nauczyciele, którzy pracują w większości tylko w tej szkole i pracują przez wiele, wiele lat. My mamy prawo wyjść na kawę, my mamy prawo się na chwilę oderwać i ze sobą porozmawiać, my mamy prawo się pośmiać, więc myślę, że taka atmosfera również sprzyja temu, że ta praca idzie zupełnie inaczej i zawsze w dobrym kierunku i zawsze dobrze się kończy. Są stałe dni w roku szkolnym, kiedy to organizujemy rady pedagogiczne. Nauczyciele mogą sobie planować jeszcze swoje inne czynności, zadania, które mają, bo przecież wiadomo, że każdy z nas nie tylko żyje życiem zawodowym, ale również ma swoje życie osobiste. Dobra szkoła tworzona jest przez zespół ludzi, który musi tworzyć koleżeńską atmosferę. Bez tego nie da się dobrze pracować i dobrze wychowywać dzieci. Życzliwość do drugiego człowieka, bycie takim elastycznym na potrzeby drugiego człowieka. Dobra atmosfera pracy przelewa się na dobre skutki wychowawcze. Zadowolony, uśmiechnięty nauczyciel idzie do swojej klasy z radością i tą radość potrafi dzieciom przekazać. Są to kompetencje społeczne, tolerancja, wzajemne wsparcie, wzajemne zrozumienie siebie. Integracja zespołu nauczycieli poza szkołą, wspólne wycieczki, wspólne imprezy integracyjne, a nawet wspólne wesela i pogrzeby. Mamy dystans do siebie, do tego, co robimy, mamy dystans do wszystkich spraw, a myślę, że bardzo istotną sprawą to to, że mamy poczucie humoru. Doświadczenie w kierowaniu placówką, a ze strony nauczycieli też zrozumienie potrzeb placówki. Dzieci mają do nas zaufanie i myślę, że dzięki temu my też zdobywamy, uczymy się od dzieci. Czyli mamy ogromną wiedzę, którą właśnie dzieci nam przekazują i ją też potrafimy wykorzystać potem w dalszej pracy szkoły. To wszystko powoduje, że czujemy się na terenie szkoły pewniej, bezpieczniej i jesteśmy bardziej otwarci i dla siebie, i dla uczniów.